Dowiedzieliśmy się właściwie, to było tak chyba przez przypadek, bo zobaczyliśmy po którymś tam ze szczepień, że Michaś jakby tracił siły, jakby tracił umiejętności, które wcześniej już miał. Wcześniej podnosił nóżki, w pewnym momencie przestał te nóżki podnosić, przestał nam się obracać na boczki. No i wiadomo, telefon do lekarza, pani doktor, coś się dzieje, aż tu się ta pandemia zaczęła, więc ciężko było z wizytą, więc to były wizyty telefoniczne. Pani doktor powiedziała, że może słabiej się rozwija, może po prostu wolniej, nie wszystkie dzieci są takie same. No i na razie czekaliśmy, później w maju mieliśmy wizytę u lekarza. Pani doktor dała nam skierowanie do neurologa, do poradni rehabilitacyjnej. Hej, Misiu. No i wtedy u neurologa, neurolog skierował nas na szpital. No i nie wiem, lekarze widocznie już podejrzewali, co może być. Dali nam skierowanie na te badania, na tą chorobę. I po 2 tygodniach mieliśmy diagnozę. Po prostu spadło to na nas jak grom z jasnego nieba. A wiemy, że medycyna współczesna daje szansę na daje lek na tą chorobę. Tylko jest on niezmiernie drogi. Jest on bardzo drogi, więc nie wiem, założyliśmy zbiórkę, liczymy na to, że dzięki ludziom dobrej woli, dzięki złotym sercom udano się zebrać te pieniążki. I uda nam się pomóc Michasiowi. W tej chwili najgorsze jest to, że on w każdej chwili może te umiejętności, które już ma, może je stracić. Jeżeli pojawi się jakaś większa infekcja, on po prostu mogą zrobić się problemy z oddychaniem. W tej chwili po prostu już musimy być krok do przodu i musimy tą chorobę jakby wyjść krok naprzód, czyli już w tej chwili ćwiczyć oddychanie, ćwiczyć ogólnie ciągłe rehabilitacje są konieczne, są potrzebne, nawet kilka razy dziennie się rehabilitujemy. Więc żeby malutki tylko mógł jak najbardziej, jak najsprawniej funkcjonować. Widzimy, że lokalne społeczeństwo bardzo się zaangażowało w pomoc pani synkowi. Jaki jest państwa jako rodziców odbiór tych wszystkich akcji, tego wszystkiego, co się teraz dzieje dla małego Michałka? No my jesteśmy niesamowicie wdzięczni. W ogóle jak widzimy to, co się dzieje, samo to grupa licytacyjna, w ogóle dziękuję wszystkim tym osobom, które w tą grupę się angażują, które angażują się w te wszystkie spotkania. Jesteśmy niesamowicie wdzięczni. Jest tak, że nie potrafimy opisać naszej wdzięczności. Serducho nam pęka w tej chwili, że nie spodziewaliśmy się, że jest tyle ludzi, którzy będą w stanie, które będą chciały nam pomóc. W jaki sposób można wspomóc Michasia? Utworzyliśmy zbiórkę na Się Pomaga. Dziewczyny, fantastyczne dziewczyny. No i nie tylko, bo mamy też jednego rodzynka w tej grupie. Utworzyli grupę licytacyjną, na którą też serdecznie zapraszamy. Wszystko na Michała grupce można zobaczyć. Grupka nazywa się Michaś Walczy z SMA. I jeszcze moja przyjaciółka zorganizowała taki challenge, Milewek Challenge. Polega on na tym, że każde sołectwo nominuje kolejne do sprzątania swojego obrębu. I na rzecz Michasia nie tylko zbierane są pieniążki, ale też i okolica jest czysta i sprzątnięta. A jaka kwota jest potrzebna? Kwota jest ogromna, bo to jest 9 milionów. Także ciężko jest mówić, kiedy no człowiek nie wyobraża sobie, to jest niewyobrażalna kwota, ale mamy ogromną nadzieję, że nam się uda. Że nam się uda dzięki ludzkiej pomocy.